Witajcie, Mariusz Jackowski, firma Syngenta. Znajdujemy się w miejscowości Wola Wrzeszczowska w gminie Potworów, w gospodarstwie pana Pawła Myziaka. W gospodarstwie tym firma Syngenta w sezonie 2020 posadziła 14 odmian papryki w celu pokazania ich specjalnie dla państwa. Wiadomo, sytuacja związana z koronawirusem utrudniła imprezy masowe, wszelkiego rodzaju spotkania polowe, dlatego w tym roku tą kolekcję chcemy zaprezentować trochę w innej formie, w formie przekazu internetowego. W obiekcie tym dominuje odmiana Jekla Standard od wielu lat w typie Czerwony Blok w rejonie Potworowa. Rok był trudny, wiadomo, bardzo zimna wiosna, zimny czerwiec, zimny lipiec, troszeczkę lata zrobiło się dopiero w pierwszej dekadzie sierpnia, natomiast początek września znowu przyniósł spadki temperatury, chłody, także rok, jeżeli chodzi o warzywa psiankowate, dyniowate, bardzo trudny, jeżeli chodzi o paprykę. Producent od wielu lat uprawia odmianę Jekla, ponieważ potrzebował zawsze towaru najwyższej jakości. W minionym sezonie wprowadziliśmy do portfolio naszej firmy nową odmianę Abakara. Jest to ten sam segment, czyli Czerwony Blok. Odmiana, która doskonale wiąże, doskonale plonuje i dalej daje doskonałej jakości produkt finalny. W tym roku pan Paweł bardzo jest zadowolony z odmiany Abakara, która pokazywała w każdym etapie swojego wzrostu, że jest odmianą niezawodną, wiąże niezależnie od warunków atmosferycznych, a te w tym roku były bardzo zmienne. Porwiste wiatry, spadki temperatury, ulewne deszcze często zalewało tunele. Abakara jest bardzo silną rośliną, o silnym systemie korzeniowym, doskonale radziła sobie z tymi zmiennymi warunkami i tak jak powiedziałem, niezależnie od tego, co się działo na zewnątrz, ona zawsze wiązała. Nie trzeba było wykonywać w stosunku do niej jakichś specjalnych zabiegów, żeby to wiązanie, kwitnienie czy wybarwianie poprawić. Odmiana jest bardzo łatwa w uprawie, a co się potem przekłada też na bardzo duży plon, jaki daje. Na kolekcji tej znajduje się także odmiana Balta. Jest to odmiana, która już parę lat jest na rynku. Jest to odmiana, którą polecamy na trudne, zmęczone stanowiska. Odmiana ta buduje bardzo silny krzak. Owoce są dość duże, natomiast jest to odmiana, która radzi sobie na wszelkiego rodzaju stanowiskach, gdzie są problemy glebowe, gdzie występują jakieś zalania terenu. Także jeżeli potrzebują państwo odmiany niezawodnej, warto postawić na odmianę Balta. W obiekcie tym znajdują się również dwie odmiany w typie Kapia, odmiana Cornelia oraz odmiana Lyubov. Co rozróżnia te odmiany? Odmiana Cornelia jest to odmiana o owocach dłuższych, 27-28 cm, o krwisto-czerwonym kolorze, owoce są pomarszczone. Natomiast odmiana Lyubov również jest to typ Kapia, natomiast owoce są nieco krótsze, bardziej płaskie, no zdecydowanie większą, grubszą ściankę mają te owoce. Obie te papryki są bardzo słodkie, z roku na rok zyskują coraz większą rzeszę zwolenników. Ten typ papryki zyskuje z roku na rok coraz większą rzeszę zwolenników. Także my również w swojej ofercie od sezonu 2021 będziemy mieli dwie nowości, do których popróbowania serdecznie zapraszamy. W kolekcji u pana Pawła w tym roku jest posadzona także odmiana Sachem. Jest to nowość w portfolio firmy Syngenta, jest to odmiana papryki ostrej. Sachem jest bardzo fajną odmianą, ponieważ jest to odmiana, gdzie zachowany jest balans między wiązaniem generatywnym owoców a krzakiem. To jest bardzo ważne w paprykach ostrych, przekłada się to też na sam smak papryki. Jest to odmiana bardzo plenna, o dużej odporności na siekanie się spowodowane zmiennymi warunkami klimatycznymi, z wahnięciami wilgotności. Także portfolio naszej firmy będzie poszerzone w nowym sezonie o odmianę Sachem. Gorąco zachęcam do przetestowania jej w swoich obiektach. Miniony sezon był również bardzo trudny, jeżeli chodzi o presję chorób. Głównie wielki problem powodowała na początku sezonu szara pleś. Tutaj plantacja ta była opryskiwana preparatem Switch, natomiast w walce z alternariozą oraz brunatną plamistością pomógł tutaj skorpion. Dawce 1 litra na hektar.